dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. I wracamy do naszego poranka, naszego ogrodu. Kwiaty, tulipany i nie tylko. Na cóż w drugiej godzinie? Co przed nami? Przed nami dwie kwestie, które się wiążą. I rower, bo startujemy z sezonem rowerowym, ale też pies. Czy można jeździć z psem na rowerze? Jakiego psa dobrać? Jaki rower najlepiej się przyda? O tym Państwu teraz opowiem. Podobno pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale nawet najposłuszniejszy czworonóg wymaga tresury. Jak go odpowiednio wyszkolić, pokażemy już za moment. Ruszył sezon rowerowy. Powiemy Państwu, jaki typ roweru dominuje wśród Polaków. Moda na sesje zdjęciowe. Dlaczego są tak popularne? Jak ubrać się na sesję zdjęciową? Na co postawić, a jakiego stroju unikać? O tym za chwilę. Tak, ciekawe tematy, a naszym gościem między innymi będzie Kasia Paskuda, znana fotografka, która też pięknie fotografuje kobiety. Więc drogie panie, bądźcie proszę czujne, w drugiej godzinie naszego programu o tym porozmawiamy. Ale tymczasem psy. Czworonogi wchodzą na, no może jeszcze nie tak osobiście, ale na pewno tematycznie do naszego ogrodu. Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego. Witamy pana bardzo serdecznie. Wiele osób na wiosnę właśnie uaktywnia się, jeżeli chodzi o psy, no bo zaczynają spacerować, wyjeżdżać do lasu. Nawet to, co powiedział Łukasz, czyli rower plus pies. Czy takie połączenie jest bezpieczne i czy psy to lubią? Pani redaktor, jak najbardziej jest bezpieczne, aczkolwiek są pewne rzeczy, które trzeba wiedzieć, zanim się kupi tego psa i ten rower. Przede wszystkim, która rasa nadaje się do takich podróży długich, albo do szybkich dystansów, czy do biegania. Więc to jest bardzo ważne, żeby, jeżeli człowiek jest dość dużo aktywny, potrafi spędzać wiele godzin czasami na tym rowerze, dobrać odpowiednią rasę. No tak, żeby sobie ratlerka nie kupił, prawda? Na przykład, albo rasy miniaturowej. Ja zawsze, jak zachęcam ludzi i przed zakupem zwierząt, to zawsze zachęcam do takiego researchu, co my w życiu swoim robimy i co chcielibyśmy z tym zwierzęciem robić. To nie jest odwrotnie. Zwierzę, nie każde zwierzę rasowe dostosuje się do tych naszych potrzeb i do tego, żeby za tym rowerem biegać. Ale mamy wiele ras takich, które doskonale się spełnią, łącznie z takimi, które na przykład startują w zawodach sportowych, w zawodach psich zaprzęgowych, czy w zawodach takich, gdzie właśnie ciągany jest taki wózek rowerowy. A ile w ogóle jest ras zarejestrowanych w Polsce? 420 ras, jeżeli chodzi o World Kennel Union, jeżeli chodzi o inne organizacje światowe, to jest to różnie, ale to jest kwestia 10 w jedną, 10 w drugą stronę i oczywiście są rasy w fazie rejestracji. W Polsce podobno 30 nowych ras czeka na to, żeby być oficjalnie uznanymi. Ja myślę, że więcej nawet w tej chwili, że to jest około 40 raz i oczywiście ten proces jakby samej rejestracji, doprowadzenia do tego, żeby one mogły być fizycznie wpisane w danej organizacji międzynarodowej, jest długotrwały i niestety nie da się tego zrobić bardzo szybko, dlatego że ta rasa poza wszystkimi cechami zewnętrznymi musi jeszcze spełniać pewne cechy, do których też hodowcy ją stworzyli. Ale czy to, że rejestrują się nowe rasy, oznacza, że te dawne zanikają albo są mniej modne? Bo na przykład albo co się stało? Albo czy jest zapotrzebowanie na jakąś nową rasę? Czekaj, skończmy najpierw może ten wątek starych, bo ja chciałam zapytać o jamniki, bo podobno zniknęły z naszych ulic jamniki, czy to prawda? Szanowna pani, tak. W większości to jest prawda. Jest taka tendencja i pewna taka modowość do tego, że w pewnym momencie dana rasa staje się mniej popularna z różnych powodów. Akurat wracając do jamników, jamniki w latach 20.
bardzo mocno spopularyzowane, dlatego że ludziom się podobał ich wygląd. A jamnik nie jest tylko psem, który ma wyglądać, tylko ma jeszcze specjalnie cechy stworzone do zupełnie innych rzeczy, tak jak do kupania dziur na przykład, albo do wchodzenia w te dziury. I nie wszystkim tym nowym nabywcom te cechy jamnicze się podobały. I w pewnym momencie zaczyna się ta rasa tonować, tonować, tonować. Oczywiście jest jeszcze wiele hodowli jamników, przeróżnych od miniaturowych, króliczych, poprzez szorstkowłose, czy typowo stworzone do pracy w lesie, ale niestety już jest mniej popularna, wypadła gdzieś tak z tego naszego oglądu obiegu takiego, I niestety już jest coraz mniej popularna, ale oczywiście są takie, które zanikają w ogóle. Albo takie, które doprowadzamy w pewnym momencie poprzez tą modę do takiego marginesu być albo nie być. I to jest bardzo, to jest taki moment bardzo trudny dla hodowców, bo trzeba dalej tą rasę popularyzować. Ale skoro jamniki schodzą, to co wchodzi? Co jest popularne? Jaka rasa teraz jest modna? Modne. To jest w ogóle takie słowo, którego ja nie lubię używać, dlatego że ta moda powoduje po pierwsze bardzo często popsucie rasy, dlatego że niestety nie tylko dobrzy hodowcy zaczynają ją rozmnażać, ale też osoby, które nie powinny rozmnażać i wtedy psujemy ją i genetycznie, i pod względem wyglądu. Ale bardzo popularna na dzień dzisiejszy to oczywiście pudle. Które pudle. Na nowo podbiły. Tak, one były modne, tak, lata 70. Tak, były i na nowo podbiły świat, ale podbiły świat i swoim wyglądem, ale tak naprawdę temperamentem i charakterem, bo pudle z zasady są bardzo mądrymi zwierzętami, dlatego kiedyś niestety dla nieszczęście dla rasy występowały w cyrkach na przykład. W tej chwili już w tych cyrkach tych zwierząt nie ma z różnych powodów, ale pudle na nowo stają się popularne, na nowo powstaje nowa kolorystyka w tych pudlach, bo już są dwubarwne, już są wielobarwne te pudle, nie w jednym kolorze. I oczywiście od pudli toj, czyli tych najmniejszych, po pudle królewskie, wszystkie na nowo podbijają, że tak powiem, serca Polaków. To jest jedna z tych ras. I oczywiście szpic miniaturowy pomeranian, ta taka kuleczka, która biega z nami też w przeróżnej kolorystyce. To chyba dwie na dzień dzisiejszy najbardziej popularne, jeżeli chodzi o mniejsze rasy. Jeżeli chodzi o duże, oczywiście nigdy nie wyszły z mody owczarki niemieckie, ale też bardzo dobrze z ilości rozmnażania, myślę, że na dzień dzisiejszy retrievery, czyli golden retriever i flaty, labladory. To na koniec już jedno krótkie pytanie dla dzieci. Jakie psy, jaka rasa jest najlepsza? Rodzice małych, takich 2-5-letnich dzieci, czego mają szukać? Nie ma rasy dla dzieci. To jest inaczej troszeczkę, dlatego że bardziej powinniśmy, jeżeli mamy szukać już danego psa, to bardziej pod kątem jednak tego, co my chcielibyśmy i oczekujemy. Dziecko zawsze bardzo szybko się dostosuje. Pies jest zwierzęciem stadnym, więc też jest w stanie się dostosować. Ja odradzam, ja mogę powiedzieć, co bym odradził dla dzieci. Tak. Odradziłbym dla dzieci na pewno psy ras agresywnych. Psy dość duże, dlatego że dziecko, małe dziecko, no niestety może być potrącone, może cokolwiek się spowodować, a bardziej zwierzęta takie, które będą nam razem towarzyszyły. Czyli jeździmy na rowerze, zabieramy to dziecko na rower, to też... Czyli tak rodzinnie traktujemy sprawę, a zawsze można wziąć sobie kundelka ze schroniska. To jest w ogóle bardzo ważne też. Tak, ale o tym następnym razem porozmawiam, dobra? Jeżeli pan się zgodzi, panie Piotrze, Piotr Kłosiński, prezes Polskiego Porozumienia Kynologicznego, był naszym gościem dzisiaj, ale obiecuję, że jeszcze przyjdzie, wtedy kundelki będą... głównym tematem rozmowy. Ale nieważne, czy kundelek, czy rasowy, każdego psa trzeba trochę jednak przynajmniej wyszkolić. I takiemu szkoleniu przyglądała się Natalia Rzeźniczak. Dzień dobry, witamy i pozdrawiamy z Parku Powstańców Warszawy, gdzie za chwilkę odbędzie się szkolenie dla szczeniaczków. A szkolenie to poprowadzi mój gość, pan Kuba Farkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć naszym widzom, czego możemy się spodziewać, co się tutaj za chwilkę będzie działo.
Zobaczycie za parę chwil cztery przesłodkie szczeniaczki plus jednego dorosłego psa, które będą się uczyć razem ze swoimi opiekunami tego, w jaki sposób funkcjonować w wielkim mieście, w jaki sposób dogadywać się ze swoimi opiekunami, żeby to ich przyszłe kilkunastoletnie życie było w takiej pełnej harmonii i żeby wiedzieli, jak nawzajem siebie rozumieć. Jak takie szkolenie, jak długo ono trwa? I to jest ciekawe pytanie, które zadaje wiele osób, bo pieska można szkolić całe życie, one się rozwijają, potrzebują stymulacji, potrzebują wyzwań, natomiast gdyby miał odpowiedzieć na pytanie, ile taki piesio potrzebuje szkolenia, to powiedziałbym, że regularnej pracy miesiąc, dwa, trzy i już jesteśmy w stanie wypracować jakieś takie trwałe elementy, które potem zaowocują tym, że w przyszłości taki zwierzak będzie naprawdę fajnie się odnajdywał w życiu rodzinnym i będzie sobie fajnie funkcjonował w mieście. I my tej pracy, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy się przyglądać, także proszę zostać z nami. Za chwil kilka do Państwa wracamy. Krzyczą na księdza. Okay, proszę Państwa, witamy ponownie, ale mam nadzieję, że daleko nie odeszliście. Zapraszamy księdza, bardzo proszę. Proszę z nami ksiądz Roman Szpakowski, prezes Zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Szczęść Boże, witamy księdza bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, dzisiaj dynamiczny dzień, rzeczywiście sporo się dzieje. Ale też sporo się dzieje na targach. Dziękuję, że ksiądz udało się wyrwać z tych targów, bo targi trwają. Zwłaszcza dzisiaj, bo coś Gala Feniksa jedzie. A no właśnie, ale zanim będziemy rozmawiać, gramy w Skrable, proszę księdza. Lubi ksiądz? Powiem szczerze, niewiele gram, no ale... Ksiądz zajmuje się słowem, więc trzeba tworzyć słowa. Siedem kamieni. Na początku było słowo, trzeba będzie ułożyć pierwsze słowo. Siedem kamieni, jak coś wyjdzie, jakieś słowo, to będziemy układać, a my będziemy rozmawiać... Siedem i proszę sobie tutaj ustawić. Czy coś z tych literek wyłowionych przez księdza wyjdzie, ułoży się jakieś słowo? Proszę sobie tutaj na tej podpóreczce postawić. O, mamy EZ, mamy RE. A jaką Państwo najbardziej literkę lubią w Skrabla? Która Wam najbardziej pasuje? To ta, która najwięcej punktów. No właśnie. A, księdzu, wyszło takie... Słuchajcie, wiecie co? Chyba trudne wyszło. Trudne czasu. Proszę zostawić, proszę to zostawić, proszę księdza. Tak, no tak, nie ma. Nie ma, chyba nie. Ale jest jedno. O, ręce, masz rację. Ręce się ułożą. O, pięknie. Proszę. Ty masz talent, Łukasz. No, proszę bardzo. Ty masz talent do skrabli, chłopie. O, ułożyliśmy, proszę Państwa, ręce. A czy też tam rzęsa na mnie wyjdzie? Jakieś takie teraz nam wychodzą. O, rzeczy. Świetnie. Ręce, rzęsa z tego może tak, być. Tak, jest Międzynarodowy Dzień Skrabli, dlatego my o tych skrablach. Tak, męczymy naszych gości wszystkich. Anatomiczne dzisiaj słowa w tej rundzie. Tak. Dobrze. Ale co, przechodzimy do targów wydawców katolickich. Przechodzimy do słowa. Proszę powiedzieć, ilu wydawców w tym roku, ilu wystawców, jakie tematy? W tym roku jest tak jak mniej więcej w ubiegłym roku, około ponad 120 wystawców, aczkolwiek co jest trochę mniej, ale na niektórych stoiskach są po dwa potrzeby wydawnictwa wystawcy. Natomiast no, od czwartku już bardzo dużo ludzi, dla mnie minimum zaskoczenie nawet czwartek. Myślę, że około 20 tysięcy tytułów jest wystawianych. Jakie tematy? Przede wszystkim nie może zabraknąć nam 10. rocznicy kanonizacji Jana Pawła II. Nie może zabraknąć nam roku ulmów błogosławionych, tak. Zwłaszcza teraz. W obronie życia poczętego i aż do ostatniego momentu, do momentu śmierci. Nie może zabraknąć nam 40. rocznica porwania i śmierci męczeńskiej. Tak, ten rok rzeczywiście obfituje w ważne rocznice. Nie? Tak. Także tych tematów jest bardzo wiele, a myślę, że ukazywanie, zwłaszcza przypominanie tej nauki, że myśmy klaskali Janowi Pawłowi II, co w nas zostało, nie? Myślę, że to jest bardzo ważne, gdy tak teraz tracimy wartości, gdzieś tam te wartości nam uciekają. Ja zawsze pamiętam i wracam do pielgrzymki Jana Pawła II, gdzie zrobiłem rachunek 10 Bożych przykazań. Myślę, że nam wszystkim, nawet, także i mnie, każdemu z nas, ten rachunek by się także teraz przydał. Oprócz tego też i kardynał Stefan Wyszyński błogosławiony, ale także są i chociażby tematy jakie współczesne. Jest dzisiaj, na jednym ze stoisk wydawców, ale także będzie panel na temat depresji.
O, temat nie tylko katolicki, nie tylko katolicki, ale myślę, że ogólnoludzki. Ale właśnie książki, te lektury, które tam można znaleźć, dają odpowiedź na to pytanie, co robić w takich sytuacjach samotności. Pani redaktor, bym nie powiedział, może, że dają wprost odpowiedź, podpowiadają. Mhm. Bo każda osoba, każdy z nas troszeczkę inaczej podchodzi. No, jest każdy z inną osobą, troszeczkę indywidualnością. To nie chodzi, żeby dawać rozwiązanie konkretne, ale podpowiadać. Pokazać, gdzie szukać. Jak szukać, jak to odkryć, jak pomóc, czy to będzie w rodzinie, czy bo dzieci już są w depresji, no młodzież. Tak. To, co ja powiem jako spowiednik, tego bardzo doświadczam. No i nawet w czasie sakramentu pojednania. Od naprawdę małych dzieci po małżeństwa. Ja dla mnie jest wielkim smutkiem, jak ktoś mówi, że są w rodzinie albo są w małżeństwie i są samotni, bo nie mają z kim porozmawiać. Bo mamy tylko tablety, mamy tylko komórki i siedzimy w tych komórkach. Myślę, że pani zgodzi, czy pan ileś lat do tyłu szła para, to rozmawiała ze sobą, tak? Tak. A teraz para idzie. Teraz wszyscy tak, w komórkach. Ale też komórka zabija książki. Rynek książek niezwykle trudny w współczesnych czasach, a teraz jak wygląda rynek katolickich książek? To czy ja powiem tak, ja bym się do końca nie zgodził, że zabija. Jest takie też badanie, że książka elektroniczna też pobudza do kupowania zwykłej, tradycyjnej książki pisanej. Obie te formy, niech się wspierają wzajemnie. My tutaj mamy akurat kilka egzemplarzy, gdyby nam kolega mógł podać, bardzo proszę. Natomiast musimy wytłumaczyć naszym gościom, naszym widzom hałas, który... Tutaj mamy książki. Hałas, który dobiega. Jesteśmy, proszę państwa, w centrum Warszawy. Dziękujemy ci bardzo za pomoc, bo przynieśliśmy kilka książek, to akurat wydawnictwo Biały Kruk, ale to są te tematy, które się pojawiają. Tak, no właśnie, patriotyzm jest w tym obecnie, w Polsce w tej chwili, zwłaszcza u nas, na wielu stoiskach, także spotkania z autorami, spotkania też na temat historii i tak dalej. Profesora Roszkowskiego, więc ja dalej tłumaczę ten hałas. Tutaj trwają remonty na ulicy tuż obok. Proszę wybaczyć nam, ale to jest żywa telewizja. Jesteśmy w centrum miasta, chcemy być w sercu ważnych wydarzeń, blisko was także, no ale blisko tych instytucji, gdzie się coś dzieje. No i w sumie niedaleko stąd są targi, prawda? Bo Zamek Królewski, Arkady Kubickiego. Najłatwiej wejść od Wisło Strady, od ulicy Roskiej, ale też i od góry, od placu zamkowego można wejść. Ja też jeszcze zapraszam, bo będzie promocja jutro najnowszego filmu o Miłosierdziu Bożym, Bing Bang Miłosierdzia. O której godzinie? Jeśli ja dobrze pamiętam, bodajże o 15 godzinie. To się wybieramy. W sali kinowej. Wejście jest za darmo, zapraszamy. Zresztą 4 dni są bardzo dobre filmy, bo i o księdzu Jerzym, o księdzu kardynale, o Janie Pawle II, o apelu jasnogórskim. Bardzo wiele. Czyli nie tylko książki, ale i spotkania, i filmy. Tak, bo żyją święto, bo to jest święto dobrych wartości. Wartości przekazywanych w filmie, w radiu, w telewizji, bo też i obecnie. A proszę powiedzieć, proszę księdza, czy zainteresowanie jest duże? Tak, ja powiem szczerze, że dla mnie było miłym zaskoczeniem, ponieważ ja troszeczkę jeszcze organizacyjnie jestem mniej na samych targach, tylko padam i wypadam, ale nawet w czwartku wystawcy mówią, już wiele więcej osób było niż w ubiegłym roku, a więc jest to jednak zainteresowanie. To może jednak, jak tak jest źle na świecie, to ludzie naprawdę szukają instynktownie tych wartości, tak Boga, czy po prostu drugiego człowieka, który myśli podobnie. Przede wszystkim to, co pani mówi, relacji drugiego człowieka. To, co nam zniszczono i poprzez pandemię w jakimś stopniu, ale to, co te media, które zabijają te społeczności, bo one są dobre, jak dobro służą, ale zabijają właśnie relacje między ludźmi. Ale targi też okazja, żeby spotkać swoich ulubionych autorów. Tak, jest okazja. To będzie jaki autograf na książce będzie można zdobyć, z kim porozmawiać. Profesora Wojciecha Polaka można będzie zdobyć, jest profesor Wojciech Polak, jest profesor Roszkowski, ale także jest ksiądz Waldemar Prostowski, z którego książki są bardzo rozpytywane. Jest ta pani, bo to jest z zagranicy, w tej chwili nie chciałbym nazwiska przekręcić, między innymi ta, która będzie miała prelekcję i takie spotkanie z ludźmi na temat tej depresji. To jest pani terapeutka i psycholog. Szereg różnych jeszcze innych osób, no powiedzmy, był ksiądz Jan Sochoń, prawdopodobnie jeszcze będzie. A ja to jestem, proszę księdza, ciekawa takiej autorki książki o cudach. Ona daje świadectwo i mówi właśnie, jak Bóg ingeruje w życiu człowieka i tam są zebrane świadectwa ludzi, gdzie naprawdę Pan Bóg musiał się już tutaj się zebrać w sobie i wejść w interakcję. W każdym razie z takiej książki też państwo znają. Tak, że one dają nadzieję, dają przykłady, że naprawdę cuda się zdarzają w naszym życiu tu i teraz. Nie trzeba czekać kolejnych 2000 lat albo cofać się. Tak. One są małe, są większe, ale zdarzają. Ale są, więc o tym mówimy. Proszę państwa, proszę wybaczyć nam te hałasy. Mam nadzieję, że mimo wszystko nas państwo słyszą. Ja słyszę naszego gościa, mam nadzieję, że państwo także. Zapraszamy na targi, one potrwają do niedzieli, do prawda? Niedzieli, dzisiaj do 18.30. Gala Feniksa dzisiaj w Katedrze Polowej. O, ulicy, właśnie, o której godzinie? Na ulicy 19.30. Można przyjść? Oczywiście, wstęp wolny, po gali jest później koncert. Jaki koncert? Ocalić od zapomnienia.
takie troszeczkę wystąpi pieśni religijne, ale część takich, takich lżejszych. Mamy przecież radosny czas świąteczny jeszcze zmartwychwstania. Radujmy no tak, się. Tak, tak, tak. To wam tylko pozostaje na targi zaprosić i dziś, i jutro, więc jeszcze dwa od dni. Dzisiaj do 18.30, jutro do 17.30. I na ten koncert koniecznie. Tak. Katedra Polowa na ulicy Długiej. Zapraszamy. A same targi Arkady Kubickiego, czyli Zamek Królewski w Warszawie. A ja się wybiorę chyba, wiesz? Zapraszam. No, zawsze chodzę. Tak, no to może pójdziemy razem. Tylko gorzej jest potem z portfelem. No cóż, wiedza kosztuje. Ale ja to jest osoby, które wyjeżdżają z pełnymi bagażnikami. To prawda. Ale słuchajcie, to jest jedyne, w co warto naprawdę inwestować. To bardzo księdzu dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no właśnie, jaka pogoda będzie? Proszę jeszcze z nami przez sekundkę zostać i zobaczymy, jaka pogoda w całej Polsce. I najpierw zaglądamy do Krynicy Morskiej. Jak tam jest? Czy ładnie, czy nie? A, Krynica Zdrój, przepraszam, to Krynica Zdrój, czyli przeciwległy. Przewróć mapę i będziemy w tym samym miejscu. Ja uwielbiam Krynicę Zdrój, bardzo lubię to miejsce, góry wokół. No i oczywiście centralnym zwornikiem z Warszawa, no dlatego, że tutaj dzisiaj książki, targi książki katolickie, więc muszą państwo wiedzieć, jak się ubrać, wybierając się do Warszawy. Chyba będzie przyjemnie, na razie nie zmarzliśmy, prawda? Nie, w Arkadach jest bardzo cieplutko. No i jeszcze Kołobrzeg. W Kołobrzegu, proszę państwa, co roku jest wspaniała Herbertiada. Ksiądz bywa czasem na tym. To właśnie spotkanie z poezją Herberta. Mam nadzieję, że w tym roku też będzie. To a propos słowa, wartości. Genialny poeta, którego kochamy. I tam pozdrawiam państwa Pechmanów z Kołobrzegu, którzy właśnie organizują te Herbertiady. No to tak wygląda stan pogodowy na już. To a teraz Natalia. Tak, nie. Natalia. A nie moda na rower? Nie, akurat nie. Teraz będzie Natalia. To Natalia. Więc zobaczymy, jak się przygotować do szkolenia psów. Witamy ponownie, wracamy do państwa już z psiakami. Tak jak państwo widzą za naszymi plecami, szkolenie się już rozpoczęło. Jest z nami także pan Kuba. Panie Kubo, proszę opowiedzieć, co się teraz dzieje, jakie ćwiczenia wykonują pieski. Teraz na obecną chwilę pieski już dostały takie proste zadania, żeby skupiać się, koncentrować na opiekunach, żeby za nimi podążać, żeby pokazać, czy to jest fajna sprawa. I to jest takie wstępne ćwiczenie do tego, żeby potem robić kolejne, bo od takiego prostego wprowadzenia one już dostają informację, ok, jestem tutaj w trybie treningowym, fajnie, że tutaj ciekawe rzeczy się dzieją z moimi opiekunami, już fokusuję się na tym i jestem gotowy do nauki. O ten tryb treningowy muszę dopytać. Dla kogo są takie szkolenia? Kto na takie szkolenia przychodzi? Czy to tylko młode pieski, czy również starsze? Temat rzeka. Najmłodsze psiaki to już takie od drugiego miesiąca, od 10 tygodnia życia. Też często dostaję takie pytania, czy mój 8-9-letni pies jest w stanie się czegoś nauczyć. No więc najstarszego psiaka miałem takiego, który ma 13 lat. Też bardzo fajnie przyswajał. Nazywamy to Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Ja to przynajmniej tak nazywam. Generalnie każdego psiaka jesteśmy w stanie coś nauczyć. Wiadomo, że ten stopień przyswajania, umiejętność przyswajania w różnym wieku będzie po prostu, będzie dla takiego psiaka łatwiejszy bądź trudniejsze. Szczeniaczki takie jak tutaj widzimy chłoną wszystko jak gąbka. I teraz dla kogo są szkolenia? Kto przychodzi na szkolenia? Tak na szybko sobie odpowiadając na to pytanie, no to chyba mogę trzy główne typy wymyślić. Pierwsze to są osoby takie, które są świadome, że to jest potrzebne, bo szkolenie ogólnie dla psiaków nie jest dla psiaków. Ja przynajmniej przychodzę tutaj po to, żeby opiekunów szkolić, tłumaczyć im jakieś narzędzia, dawać odpowiednią wiedzę, jak z takim zwierzakiem sobie funkcjonować, a oni potem uczą tego psa, bo tutaj chodzi o to, żeby one miały fajną relację ze swoim opiekunem, a nie ze mną. No i mają jakby świadomość tego, że jeżeli teraz zainwestują trochę czasu, potrenują z tymi psiakami, to potem mają kilkanaście lat fajnego, zgodnego życia. To jest pierwszy typ, czyli przychodzą osoby, żeby zapobiegać, chcą się dowiedzieć, chcą fajnie tego psiaka poprowadzić, uzyskać konkretną jakąś wiedzę.
Drugi typ no to są osoby, które już mają takie psiaki stwarzające mniejsze lub większe problemy i też zaczynają właśnie szukać pomocy w tym, żeby te psiaki jednak no, jakby lepiej funkcjonowały razem z nimi w mieście. Z takimi psiakami, które już są nauczone jakichś tam niefajnych zachowań, no trochę jest więcej pracy niż z taką czystą kartką. No a trzeci typ to są opiekunowie, to są osoby, którzy szukają jakichś ciekawych aktywności, no bo świeci słoneczko, jest 9 rano, fajnie wyjść z psem, coś porobić, coś aktywnego. To jest przyjemne zarówno dla opiekuna takiego zwierzaka, jak i dla psiaka, a psich aktywności jest naprawdę, naprawdę multum. Nie lubią, nie wszystkie na pewno, myślę, że większość psiaków nie lubi leżeć na kanapie i patrzeć się w telewizor. Są to genetycznie myśliwi, są to genetycznie drapieżniki, są to ssaki, które rozwijają się cały czas, potrzebują stymulacji, więc taki wspólnie spędzony czas razem z opiekunem na wspólnych treningach, nie musi to być tylko posłuszeństwo, może to być tropienie czy szukanie ludzi po lasach, może to być nose work, czyli detekcja konkretnych zapachów, czyli taki trening, który jakby treningowo psy wtedy robią to, co psy na lotniskach wyszukując jakichś zapachów narkotyków czy materiałów wybuchowych. Tak, i po prostu tych aktywności, które razem ze zwierzakami można robić, jest multum, albo jeszcze właśnie na przykład ratownictwo wodne, sportowe, psiaki, które uwielbiają sobie pływać, można w jakiś sposób w wodzie wprowadzać ćwiczenia, jakieś takie elementy, które no, jakby dają psu wyzwanie, tak? Musi wyciągnąć pozoranta, który udaje, że się topi. Muszą podpłynąć, opłynąć, pozorant łapie się za kapok, za kamizelkę i taki psiak tą osobę wyciąga. Także no, trzy główne typy. Uczymy się, żeby było fajne życie, wpadamy, bo już są problemy. Trzy, rozwijamy się, bo jest to super zajęcie i chcemy rozwijać siebie i psa. Rzeczywiście temat rzeka, oczywiście do tego tematu jeszcze wrócimy. Proszę zostać z nami i do zobaczenia. Nie dotykaj słuchawek, bo proszę Państwa, z nami Michał Kępiński, pan pułkownik w mundurze oficera przedwojennego 1936, to kopia tego munduru, Agencja Artystyczna Retropasje, czyli miejsce, gdzie znajdą Państwo mundury z różnych okresów, ale także miejsce, gdzie znajdą Państwo ludzi, którzy potrafią się wcielać właśnie w naszych dawnych bohaterów i odgrywać sceny, czy też batalistyczne, czy inne. Witamy bardzo serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj powód wizyty Michała w naszym studiu jest bardzo bieżący, bo za chwilkę staniesz na krakowskim przedmieściu, by przypominać ludziom również o dzisiejszym ważnym dniu, prawda? Tak, od wczoraj już trwa akcja zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury. Rekonstruktorzy w mundurach Wojska Polskiego rozdają symboliczne guziki katyńskie, takie przypinki w kształcie guzika oficerskiego, mundurowego. I ta akcja właśnie ma na celu przypomnienie o rocznicy tej tragicznej zbrodni katyńskiej. Ta akcja potrwa do godziny mniej więcej 16. No i później wyjeżdżamy do miejscowości Józefów Duży, to jest w powiecie łukowskim. I tam jutro będziemy odtwarzać również tragiczne wydarzenia z 1940 roku, pacyfikacji tej miejscowości, jak również tam w sumie około 6 wiosek zostało w 1940 roku przez Niemców spacyfikowanych, wymordowano tam kilka tysięcy osób. Stąd dziś właśnie też przyniosłem tutaj ten złowrogi mundur, tak, w którym jutro przyjdzie mi występować. To jest kopia munduru? To oczywiście, tak. A jakie to były wojska? To jest mundur SS, oficera SS, Totenkopf. Czyli te słynne trupie czaszki. Tak, trupie czaszki. Stąd, jak widać, tutaj mamy te złowrogie obszycia na kołnierzu.
Także no, nie zawsze przychodzi mi w tym pięknym polskim mundurze występować. Czasami, a niestety najczęściej, wcielam się w takie role dosyć mroczne. Ostatnio przy okazji rocznicy, przy okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych, brałem udział w takiej akcji na Rakowieckim Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Tam wcieliłem się w postać również pułkownika, ale Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. O, to musiało być ciężkie przeżycie. Tak. A jak reagują widzowie, bo to jest jak spotkanie z tą żywą, namacalną historią? No, często idą za tym różne emocje, aczkolwiek no, myślę, że ludzie już się przyzwyczaili do tego, że ten ruch rekonstrukcyjny niesie za sobą różną symbolikę, też taką często zbrodniczą, więc nie jest to jakoś tak mocno szokujące, aczkolwiek co ciekawe, prowokuje często do różnych wspomnień, zwłaszcza ludzi, którzy jeszcze pamiętają te wydarzenia, no jest ich coraz mniej niestety. W ogóle początki mojej działalności rekonstrukcyjnej to był temat Powstania Warszawskiego. Jestem współzałożycielem grupy historycznej Zgrupowania Radosław, więc mieliśmy kontakt w tamtych czasach, to był 2004-2005 rok, jeszcze spora ilość powstańców żyła, więc mieliśmy tę okazję, ja osobiście, poznać wielu wspaniałych naszych bohaterów. I nasza działalność też oczywiście wzbudzała w nich tą chęć podzielenia się wspomnieniami. A z drugiej strony też czasami zdarzało się tak, że spotykaliśmy ludzi, którzy na przykład w mundurach milicyjnych, jak występowaliśmy 13 grudnia, SOM-owców, to również przychodzili do nas ludzie i opowiadali o wydarzeniach z najnowszej historii Polski, czyli lata 80., stan wojenny. To, co się działo. Prawdziwe przekazy są bezcenne, prawda? I tak. Dla historyków później, ale też dla pamięci zbiorowej nas wszystkich. Tutaj mamy jeszcze czapki przyniesione. Możemy o nich powiedzieć. Tak, przyniosłem taki przekrój. I rogatywki, skromny, i tak. Skromny przekrój przez naszą działalność. Mamy tutaj czapkę oficera polskiego właśnie w komplecie do tego munduru. Rogatywkę, mam czapkę oficera milicji obywatelskiej, ponieważ też tym tematem, tak jak wspomniałem, się zajmujemy. Czapkę KBW, czyli też to właśnie, co ostatnio używałem w 10. Pawilonie na Rakowieckiej. Maciejówkę legionową, no i też związaną z tą rocznicą czapkę NKWD, czyli tak jak mamy tutaj, widzimy kata i ofiarę. A można? Wcielałeś się właśnie w żołnierza z taką czapką? Tak. Jakie są uczucia? Jak zastanawiam się, wiesz, bo wkładasz mundur, to jakbyś wkładał trochę tożsamość drugiej osoby. W tej chwili to już podchodzę do tego po prostu jako zawodowo. Do kostiumu. Tak. Mhm. Na początku oczywiście często szły za tym takie obawy, tak? Właśnie o reakcję ludzi. Mhm. Jak, zwłaszcza jeżeli musieliśmy się pokazać gdzieś publicznie, tak? Natomiast w tej chwili to dla mnie nie ma jakiegoś takiego ciężaru, czy założę ten mundur, czy założę ten mundur, czy ten. To jest po prostu kostium. W tym momencie jestem aktorem i staram się jak najlepiej odegrać swoją rolę. A w jakich filmach można cię zobaczyć? Czy występowałeś w jakichś produkcjach? No tak, tak, oczywiście, bo to jest jedna z najważniejszych gałęzi naszej agencji. Zaczęło się od filmu Popiełuszko. To był 2006 rok bodajże, początek pracy. Tam właśnie stąd też zainteresowanie milicją, dosyć spore zbiory mam, jeżeli chodzi o mundurowanie. Po prostu w tym filmie musieliśmy przygotować około 40 mundurów milicji i ZOMO. Później były takie duże produkcje jak Czas Honoru, praktycznie wszystkie serie tego seria, wszystkie sezony, jak to się mówi teraz, tego słynnego serialu. Ostatnia moja rola, taka też mroczna dosyć, to jest porucznik Eilert Dicken, czyli osoba odpowiedzialna za śmierć rodziny Ulmów. Także też. To też w jakiejś produkcji filmowej było? Tak, to była produkcja filmowa. A czy agencja artystyczna Retropasje ma również stroje, przepraszam, że tak pytam, bo tu taka powaga, kobiece? Aż oczywiście, mundury to nie jest wyłączna nasza działalność. Mamy bardzo duży zbiór strojów ogólnie cywilnych, tak? Mhm. I męskich, i damskich. No, damskich dużo więcej tak naprawdę. Także mamy przepiękne suknie balowe.
z lata 20, okresów. Lata 30? Tak, oczywiście. To najpiękniejszy okres w modzie. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. To prawda, ale też te mundury. To jest jednak zupełnie inaczej szyte. To jest też zupełnie inna sztuka. Gdzie, ile, proste pytanie, ile kosztuje taki mundur, gdybyś chciał mieć na własność i występować? Jak mówicerem, no za mundurem panny sznurem, wiadomo. No, pełny taki mundur to jest parę tysięcy złotych. Tak? Ojej, bo musimy też musimy wziąć pod uwagę buty, no tak, które kosztują dużo, bo takie buty są najczęściej szyte na miarę. Sam mundur to tam można jakby 1000-1500 zł, ale te dodatki wszystkie, tak? To już kończąc, żeby nie schodzić tak na tematy handlowe, dzisiaj krakowskie przedmieście od 12 guziki katyńskie, a dzisiaj o 16 Józefów. Nie, to jutro będzie. Dzisiaj tylko wyjazd, jutro rekonstrukcja Józefów. Józefów duży w powiecie łukowskim. Józefów duży powiat łukowski, jeżeli Państwo chcą zobaczyć na żywo, jak to wygląda, przeżyć te emocje, zrozumieć historię. Tam zapraszam. Ja zapraszam Michał Kępiński, a my też Państwa zapraszamy na kolejne, chyba ostatnie dzisiaj szkolenie psów razem z Natalią Rzeszniczek. Dzień dobry, witamy ponownie, wracamy do Państwa. Dla tych z Państwa, którzy postanowili dzisiaj trochę dłużej pospać, jesteśmy w Parku Powstańców Warszawy na szkoleniu dla szczeniaczków, szkoleniu, które prowadzi Kuba Farkowski. Kuba, powiedz, dlaczego park? Dlaczego wybrałeś takie miejsce na szkolenie? Praktycznie wszyscy opiekunowie chcą, żeby te pieski fajnie się zachowywały, żeby się odnajdywały w przestrzeniach, w których oni się poruszają. Tak? No bo nie sztuką jest to, żeby piesio się słuchał, żeby piesio wykonywał jakieś ćwiczenia, żeby ta współpraca pomiędzy tym psiakiem a opiekunem była w domu, gdzie jest cisza i spokój i nie ma wszystkich dystraktorów, nie ma innych piesków. Dlatego ja staram się, żeby to były takie miejsca realne, w których te psiaki później funkcjonują, w których żyją. Oczywiście, jeżeli są to na przykład szczeniaki, to też staram się wybierać takie miejsca, żeby tych bodźców jednak było trochę mniej, bo one z tym skupieniem mają trudniej. Natomiast jednak dostęp do tych bodźców, które potem na co dzień będą miały, czy to w postaci właśnie grupy innych psów, do których może chciałyby podejść, ale nie mogą, właśnie przychodzący ludzie, czasami się zdarzają psy podbiegacze, więc ci opiekunowie też na żywo uczą się, co robić, żeby po prostu z takim psiakiem sobie w jakiś sposób radzić. Tutaj doszło do mini interakcji i właśnie o to chciałam zapytać. Szkolenie dla szczeniaków, ale dołączył do nas starszy piesek. Czy to jest wskazane, żeby te grupy były mieszane, czy te grupy powinny być osobno szkolone? Zazwyczaj one są jakby osobno dla szczeniaczków, dla dorosłych psów, natomiast ja zawsze tutaj opiekunom mówię, że jakby interakcje z innymi psami powinny przebiegać w kontrolowany sposób, czyli to nie jest tak, że każdego psa, którego spotykamy, od razu jest zabawa, od razu jest impreza i pozwalamy się nawzajem spotkać, gdzieś tam, żeby się pojawiła jakaś zabawa. One uczą się jednak przez obserwacje, przez kopiowanie zachowań, a uczą się tej psiej etykiety, więc fajnie im dobierać takie pieski jakieś stabilne, dorosłe, które czegoś, że tak powiem, nauczą, te małe pieski. I Luna, 6-letnia wyżełka, przyszła tutaj właśnie, żeby z każdym z tych szczeniaczków sobie trochę tej interakcji odbyć. Po co? Właśnie ta sytuacja, o którą zapytałaś, to było takie postawienie granicy. Szczeniaczki często są bardzo takie natarczywe w stosunku do innych psów, tak? I te dorosłe psy często wysyłają najpierw jakieś takie delikatniejsze sygnały, typu popatrzenie się na pieska, zamrożenie wzrokiem, przeciągnięcie wzdłuż grzbietu psa. A jeżeli taki młodszy piesek sobie takiego sygnału nie wyłapał, no to pojawiają się mocniejsze sygnały, takie zatrzymania. Słuchaj, mało lat, jesteś zbyt natarczywy, tak nie chcemy, więc pojawia się jakiś właśnie taki mocniejszy sygnał zatrzymania. Tak? I młody psiak uczy się takiej asertywności, no, że czasami tych interakcji po prostu z psami może nie być.
albo jeżeli one już zaszły sobie za daleko, to inny pies może powiedzieć, że w ten sposób nie chce, albo że tego nie chce, tak? Kuba, serdecznie dziękuję Ci za spotkanie. Drodzy Państwo, krótko mówiąc, szkolenia dla psów są dla każdego i nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. My już się z Państwem żegnamy i życzymy miłego dnia. A propos psów, proszę Państwa, to oczywiście nie mogło zabraknąć psa również w kolejnej naszej rozmowie. Dzień dobry, Zosiu, dzień dobry. Wow. Nie lubi, ale by mnie ciapnęła. No w sumie powinnam była zapytać, tak, czy mogę, prawda? Tak, powinna była zrobić. Dać rękę do powąchania. A, widzisz, Zosia, przepraszam. Bo my tak się witamy, prawda, Zosiu? Pardon. No dobrze. Zosia jest na kolanach swojej pani. Kasia Paskuda jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Obok Fryderyk, jej dzień syn, dobry. Rodzony. Dzień dobry, witajcie. Nieadoptowany. Zaczęliśmy od psów, bo przed chwilą mówiliśmy o szkoleniach psów, ale to widzisz, ja też powinnam była zwrócić uwagę na to, że jak szkolimy psy, to też zachowania wobec ludzi, a ludzi wobec psów, prawda? Także czuję się przeszkolona tak lekko, trzeba. Ale przechodzimy do fotografii, bo Kasia jest znakomitym fotografem. I co, Kasiu, w tobie bardzo cenimy, to to, że potrafisz piękne zdjęcia kobietom robić. Kobiety wstydzą się, prawda? Z jednej strony lubią, ale czują się niedoskonałe. Tak, wstydzą się, ale tak naprawdę każdy z nas chciałby mieć te ładne zdjęcia, więc to jest taka bariera u niektórych kobiet, a u niektórych nie, bo są też takie wyzwolone, które nadmiernie chcą mi wszystko pokazać, o. Ale to jest ta mniejszość, aczkolwiek dobrze mi się pracuje z taką osobą, bo jeżeli ona się nie wstydzi i ma świadomość swojego ciała i czasami nawet lepiej mi się z taką osobą pracuje, która nie jest może idealna i nie jest najładniejsza, ale jest pewna siebie, świadoma i te zdjęcia, efekt takich zdjęć jest lepszy niż na przykład mam piękną kobietę zakompleksioną i zawstydzoną. Bo muszę ją prowadzić i pokazać dokładnie, jak ma, nie wiem, usiąść, położyć się i jak pozować. Ja słyszałem, że najlepsze zdjęcia są wówczas, kiedy modelka jest bardzo zmęczona. Wtedy przestaje się spinać i staje się naturalna i wchodzą najlepsze ujęcia. Myślę, że każdy fotograf ma swoją metodę i swoje doświadczenia. Ja, moją metodą na pewno jest, na pewno początek sesji zawsze jest najtrudniejszy, bo chodzi o to, że ja muszę poznać modelkę, trochę zdobyć jej zaufania. Tak samo dotyczy się też mężczyzny, z którym są gorsze zdjęcia. Muszę zdobyć jej zaufanie, musi się poczuć przy mnie swobodnie, musi mi zaufać, przestać się mnie wstydzić. I moim atutem też to jako fotografa jest, że jestem po szkole aktorskiej, więc umiem wydobyć z niej te emocje, jakie chcę uzyskać na zdjęciu. W taki sposób ją potrafię zagadać, brzydko mówiąc, że ona się nie orientuje i zapomina już o tym, że jest przed obiektywem, że się przed chwilą czuła zestresowana i ja uzyskuję ten efekt. A teraz zdjęcia to już nie tylko modelki tak. zawodowe, ale każdy w zasadzie, moda jest powszechna. Tak, chciałam zapytać, Fryderyk, czy tobie mama robi zdjęcia? Czasami. A nie często? No, często i nieczęsto. Moja mama była fotografem i ciągle nam robiła zdjęcia. Wszyscy byli źli, że muszą ciągle pozować, a teraz są wdzięczni. No tak, no właśnie. No przecież zawsze każę, na wakacjach, w domu, stań, proszę cię, tak. Zrób to. Tylko jedno dla mamusi, na pamiątkę. No, ale potem dzięki temu są rzeczywiście szuflady pełne zdjęć i pełne pamiątek, utrwalone chwile, więc to jest bardzo ważne też, żeby takie rzeczy robić. A poza tym dziecko się uczy pozować. Jak będziesz dorosły, to żadnego problemu nie będziesz z tym miał. Tak, ale oni nie rozumieją tego, że później fajnie wrócić do takich zdjęć i mieć taką pamiątkę. No właśnie, a propos takich sesji pamiątkowych, Kasia, jakie są te momenty, kiedy kobieta chce uwiecznić się na właśnie pamiątkę, czy dla kogoś? To są rocznice urodzin, czy... Wiesz co, ja najczęściej mam, zazwyczaj do mnie się osoby zgłaszają, to zazwyczaj te pamiątki to dotyczą kobiet po 40, które mają świadomość właśnie swojego ciała. Czują, że niestety czas jest dla nas nieubłagany i że niedługo, no wiadomo, to ciało się nasze zmienia i one chcą się uwiecznić. Zazwyczaj są to akty już odważne. Akty, proszę Państwa. Teraz właśnie pokazujemy Państwu te zdjęcia, które Kasia Paskuda zrobiła, więc możecie zobaczyć, jak otwiera kobiety. Nie wiem, skąd je wzięliście. Bo, ale w internecie, to niespodzianka, zobaczcie. W internecie pewnie coś jest. W każdym razie powiedziałaś, że są akty odważne, czyli kobiety nie wstydzą się rozebrać przed obiektywem? Wiesz co, które się już zgłoszą, tak, no to już nie wstydzą, to już chcą. I czasami nawet ja w pewnych momentach czuję się onieśmielona, tak bardzo one się nie wstydzą. Aha. Który moment jeszcze? To ciąża, bo to jest kolejny taki moment, który jest popularny, jeśli chodzi o sesję. Tak, ciąża, ale też te sesje, akty, to też często się zdarza, wiesz, że jeżeli kobieta ma nowego partnera, jest zakochana i chce mu dać coś w prezencie, to właśnie chce mu dać swoją gołą sesję.
Ale wiesz, Kasia, powiedziałaś na początku, że lepsze zdjęcia są kobiet, które mają poczucie własnej wartości, niż tych takich idealnie pięknych. To od czego twoim zdaniem zależy to poczucie własnej wartości, ta samoocena? Wiesz co, myślę, że to tak, to też gdzieś leży w naszym charakterze, no bo mamy różne osoby. Czasami ktoś jest, nie wiem, zakompleksiony i nie wiem, chodzi do terapeuty całe życie, bo nie radzi sobie tak i zawodowo, i nie wiem, i w związku. Myślę, że to też zależy od związku. Jeśli ktoś ma udany związek i partnera, mężczyznę, który mówi na co dzień, że jest cudowna, piękna, a wcale nie jest, ale to nie ma znaczenia. To chodzi o to, jak ona się czuje i jak on ją widzi. No to ona czuje się świetnie ze sobą. I jakby to naprawdę jest lepsze przed obiektywem, bo ja zazwyczaj pracowałam z ładnymi, idealnymi dziewczynami, nie wiem, modelkami, młodym ciałem. I jest gorzej jest ją ustawić i wyegzekwować to, co się chce, bo wbrew pozorom dziewczyna, która ma 20 lat czy tam 25, ma więcej kompleksów niż kobieta koło 40. To nie, a koło 50 to już w ogóle nie ma się kompleksów. Ja powiem, że doświadczenia też po sobie wiem. No dzisiaj nie pozuję, ale pozowałam, jak miałam tam 20 lat i po 20 i dla słynnych czasopism polskich. I ja się tak wstydziłam, ja byłam tak zakompleksiona, ja myślałam, że w ogóle mi wszystkiego brakuje, a naprawdę byłam doceniana i wybierana na okładki przez ludzi z redakcji. Mimo to nie wystarczyło mi to potwierdzenie, żeby czuć się świetnie. Dzisiaj, gdzie wiem, że czas mi mija i pewne rzeczy u mnie wyglądają gorzej lub no nie wiem, no zmieniam się, inaczej, to ja po prostu się czuję lepiej. Czyli to od nastawienia trochę zależy. Ja po prostu znam swoją wartość, czuję się pewna ze sobą, jakby lepiej się czuję ze swoim ciałem, mimo że mówię, pewnie lepiej wyglądałam kiedyś. To dobrze, ale to widać potem w obiektywie? To pewność siebie, widać, tą absolutnie, świadomość. Widać. To widać to w postawie, widać to w spojrzeniu, w mimice. Kasia, a powiedz mi, czy taka sesja może być terapią? Czy ładna sesja? Tak, ja nawet kiedyś zrobiłam taki, no to nie ciągnęłam tego tematu, ale nazywałam sobie taki cykl o fotografii fototerapia. Aha. Bo chciałam właśnie poprzez fotografię trochę, jakby... Ośmielić kobiety, dodać im pewności siebie. I tak jakby, żeby odkryły... Proszę Państwa, może to jest w ogóle dobry pomysł dla Was na weekend, żeby ukochana przez Was osoba zrobiła Wam piękne zdjęcia, w których wydobędzie całą Waszą urodę, całe piękno również duszy, bo chyba duszę też widać na zdjęciach, prawda Kasiu? No. Widać. Widać. Bardzo Wam dziękujemy. Fryderyk, dziękuję. Zosiu też dziękuję. I przepraszam bardzo, że tak się niegrzecznie przywitałam. Kasia Paskuda, znakomita fotografka, była naszym gościem. Dziękuję. Tak, wspólnie spędziliśmy poranek. Bardzo dziękuję, Łukaszu. To ja bardzo dziękuję. Taki debiut. Miłego dnia Państwu życzymy i zapraszamy na jutro. 8:05. Będziemy tu czekać na Was.